2016 rok dobiega końca, a to oznacza, że nadszedł czas podsumowań, szczególnie podsumowań serialowych. Jak co roku robimy głosowanie na najlepsze seriale mijającego roku, mijających miesięcy, tylko w przeciwieństwie do tego, co zrobiliśmy w 2014 i 2015 roku, zdecydowaliśmy się troszkę uprościć formułę. Nie będziemy już wybierali seriali w czterech różnych kategoriach, tylko w jednej. Po prostu takie porządne, konkretne głosowanie na najlepsze seriale mijających miesięcy. Jak zamierzamy wyłonić najlepsze seriale? Przede wszystkim w dwuetapowym głosowaniu i pierwszy etap. Rozpoczyna się w tej chwili. Pierwszy etap, czyli po prostu typowanie, wasze typowanie, najlepszych, waszym zdaniem, seriali 2016 roku. I tutaj uwaga, nie chodzi tylko o nowości, chodzi o wszystkie seriale, które widzieliście w tym roku, które w tym roku poleciały. To, co jest ważne, to muszą być aktualne sezony, czyli na przykład, nie wiem, no to może być ostatni sezon Supernatural, tylko chodzi o to, żeby on po prostu był emitowany w roku 2016. Bierzemy pod uwagę zarówno antologię, jak i seriale dokumentalne. Istotną kwestią jest tylko to, żeby były rzeczywiście z tego roku. Pierwszy etap głosowania polega na tym, że od dzisiaj do 17 grudnia do północy macie czas na to, żeby w komentarzach pod tym wideo wytypować swoje ulubione, najlepsze seriale Waszym zdaniem, które poleciały w tym roku. Macie maksymalnie pięć możliwości, czyli do pięciu tytułów możecie maksymalnie zaproponować. My potem wszystkie te tytuły spiszemy, wszystkie przeliczymy i z nich wyłonimy finałową dwudziestkę. Jak już mówiłam, etap zgłoszeniowy kończy się 17 grudnia o północy. Następny etap rozpocznie się 18 grudnia, nie wiem dokładnie o której godzinie, ale tak jakoś pewnie wieczorem i wtedy dowiecie się szczegółów dotyczących już samego głosowania. Przewidujemy, że film z tą taką topową dziesiątką 2016 ukaże się około 30 grudnia. A poza tym nie martwcie się, będzie też nasze subiektywne podsumowanie tego roku, a całą resztę seriali, czyli najlepsze powroty, największe rozczarowania, bardzo chętnie omówimy sobie z Wami w komentarzach pod kolejnym etapem głosowania. Póki co tyle od nas. Macie dosyć mało czasu na zgłaszanie swoich typów, więc koniecznie piszcie jak najszybciej tutaj w komentarzach pod tym wideo. Czekajcie na kolejny filmik już 18 grudnia. No a poza tym po prostu zapraszam Was do udziału, dlatego że to jest zawsze najfajniejsza zabawa i bardzo jestem ciekawa, który serial w tym roku wygra.